Dzień dobry, to drugie nagranie dzisiejsze na temat tego, jak dodajemy wektory. Pamiętacie, że pod koniec poprzedniego nagrania, o tutaj, doszliśmy do takiego wniosku, że wektory prawdopodobnie można dodawać. No bo rzeczywiście na tych matematycznych obiektach można wykonywać różne operacje, podobnie jak na liczbach. No i można je dodawać, można je odejmować od siebie, można mnożyć je przez liczbę, o czym nie będziemy mówić. Jednej rzeczy, której nie można robić na wektorach, to jest nie można ich dzielić. No i tu ta nasza obserwacja wzięła się stąd, że zauważyliśmy, że marsz po tej trasie, zgodnie z takimi wektorami przesunięcia czy przemieszczenia, jest równoważny przemieszczeniu się wzdłuż tego żółtego wektora, no więc powstało pytanie, co to znaczy, że suma tych niebieskich wektorów jest równa temu żółtemu. No i teraz chcę wam pokazać, w jaki sposób dodaje się wektory. No i wektory dodaje się metodą, którą nazwałem najamnika, tylko bardzo proszę to nie jest oficjalna nazwa, więc bardzo proszę nie używać jej w momencie, kiedy mamy jakąś oficjalny egzamin, dobrze? Otóż wyobraźcie sobie, że mamy dwa wektory, A i B. Tu jest wektor A, tu jest wektor B. One mogą mieć różne długości, ewidentnie skierowane są w różny sposób. I jest pytanie, ile to jest suma tych dwóch wektorów? Ile to jest wektor A plus B? No i jeżeli sobie wyobrazimy te wektory jako jamniki, to mi kojarzy się dodawanie wektorów z jamnikami, ponieważ jamniki, jak się spotykają na trawniku w ogródku, to obwąchują sobie pupy nawzajem. Tak? No i wygląda to w ten sposób, że jeden jamnik stoi, a drugi nos tam wpycha w jego zadek z grubsza, tak? W koniec jamnika. Właściwie to początek jest, tak? Licząc, to jest początek jamnika, bo tak jak tutaj jest opisane, no to tu mamy początek jamnika, a tu mamy jego pyszczek, tak? Tu mamy początek tego jamnika, czyli ogonek, a tu mamy jego pyszczek. No i teraz trzeba te dwa wektory złożyć tak, jak obwąchujące się jamniki, to znaczy tak, żeby koniec, czyli pyszczek tego pierwszego wektora był jednocześnie tam, gdzie jest koniec, czyli pyszczek pierwszego wektora, tam był początek, czyli ogonek tego drugiego wektora. No i jak je tak złożymy, to wektor, który jest sumą tych wektorów, zaczyna się tam, gdzie był początek pierwszego wektora i kończy się tam, gdzie jest koniec drugiego, po takim złożeniu tych dwóch wektorów. Mi się wydaje, że na jamnika można to zapamiętać. Jak przesuwać te wektory, to ja pokażę na jeszcze jednym filmie, który będzie związany z rozwiązaniem pracy domowej. No dobrze, a właściwie no może tutaj to pokażę, co? No bo przesuwanie wektorów wygląda w ten sposób, że otwieramy sobie to menu po lewej stronie i tu jest takie urządzenie do zaznaczania. I wybieramy to zaznaczanie, klikamy na nasz wektor i wybieramy opcję clone, sklonuj, czyli powiel po prostu. Tak? To nam pozwala przesunąć ten wektor w dowolne miejsce. No, teraz bierzemy jeszcze raz tą samą opcję wyboru z menu i klikamy w ten wektor i klonujemy go znowu. No i w ten sposób możemy go przesunąć, gdzie chcemy i możemy go przesunąć tak, jak żeśmy właśnie przesunęli. Tak? To znaczy tak, żeby jego początek przypadał na koniec tego pierwszego wektora. No i teraz możemy już narysować ten wektor nasz, o który nam chodzi. Jak to się robi? No, wybieramy sobie tu z palety kolorów jakiś kolorek. No nie wiem, na przykład pomarańczowy dla odmiany. Tu zamykamy to. No i teraz w menu narzędzia wybieramy strzałkę. Wybieramy strzałkę i teraz za pomocą myszy rysujemy tą strzałkę. Tak? I teraz to można jeszcze opisać. Można sobie tu wybrać na przykład tekst i kliknąć. Powiększyć tutaj troszeczkę literki, kliknąć tutaj i napisać, że to jest A plus B. Strzałką można pomniejszyć to z powrotem. Jest tu trochę malowania, ale niektórzy z was lubią malować. Strzałką można teraz narysować strzałki nad tymi literkami A
jak komuś strzałka nie wyjdzie, to tu może cofnąć zawsze, jak coś nie wyjdzie. To jest taka komenda wróć. A i B. No i to jest nasz wektor, który jest sumą wektorów. No dobrze, no to teraz jest jeszcze pytanie, a czy wektory można odejmować? No i można je odejmować. Można je odejmować i nie jest to zbyt skomplikowane. Odejmowanie wektorów robi się w taki sam sposób, w jaki odejmujemy liczby w arytmetyce. No, można rozumieć działanie 5 odjąć 3 jako dodanie do 5 liczby minus 3. W związku z tym trzeba tylko wiedzieć, co to jest liczba minus 3. Tak? Taka liczba nazywa się liczbą przeciwną. Liczba przeciwna do 3. No i podobnie tutaj. Umiemy już dodawać wektory. No, w związku z tym możemy sobie wyobrazić, że odejmowanie wektora A wektora B to jest dodanie do wektora A wektora minus B. No i co to jest wektor minus B? No, wektor minus B to jest taki sam wektor, podobny wektor do wektora A. No tutaj zrobiłem błąd, bo to powinno się nazywać oczywiście, to się powinno nazywać oczywiście minus A, a nie B. Który to kolor jest? Ten? Nie, ten. Ten, dobrze, już się poprawiam. Ten wektor tutaj to jest wektor minus A. O. No więc pytanie, co to jest wektor minus A? No i to znowu analogia z jamnikami. No, jeśli wektor A to jest jamnik stojący w ten sposób i patrzący w tą stronę, to wektor minus A to będzie jamnik, który się odwrócił o 180 stopni. Tak? Ma tę samą długość dokładnie, co jamnik A, tylko strzałkę na przeciwnym końcu. No i teraz pytanie, jak sobie z tym poradzić, jak skonstruować różnicę wektorów A i B. No, najpierw musimy skonstruować wektor minus B. No więc robimy to w ten sposób, że klonujemy wektor B. Aha, dobrze, to nie da tak rady zrobić, bo to cały obrazek jest. No dobrze, to ja już się poprawiłem, narysowałem to jeszcze raz. Mamy te dwa wektory A i B. No i teraz jak stworzyć wektor, który jest równy różnicy wektora A i B? No przede wszystkim trzeba stworzyć wektor minus B. No, w związku z tym bierzemy to, ten wybór, select, zaznaczamy sobie ten wektor i klonujemy go. Klonujemy go i przenosimy sobie go gdzieś tutaj na przykład, tak? O, w to miejsce. Albo w to. O, albo w to. Dobrze. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to musimy go obrócić, tak? Tak jak tutaj na tym rysunku. Wektor A patrzył w tą stronę, no a wektor A patrzy w przeciwną. Także robimy tutaj tak, znowu wybieramy ten sam wektor i z menu wybieramy taką opcję, która się nazywa obróć, rotate po angielsku. No i staramy się obrócić tak z sensem, żeby, nie jest to łatwe, żeby ten wektor był równoległy i tylko patrzył w przeciwną stronę. O, mamy wektor minus B, bardzo dobrze. No i teraz oczywiście do A trzeba dodać minus B, no w związku z tym robimy to tak, jak dodawaliśmy do tej pory, tak? Klonujemy sobie A. Napisujemy sobie gdzieś tutaj. Do A metodą najamnika, czyli do pyska A dodajemy ogon wektora minus B. No i teraz nasz wektor, który jest różnicą wektorów A i B, to będzie o ten wektor, który się zaczyna tam, gdzie wektor A miał ogon i kończy się tam, gdzie wektor B ma pysk, czyli tutaj.
Tak? No i to jest. I to jest wektor A minus B. Jeszcze tylko opiszę te wektory ładnie. No właśnie, już opisałem i teraz jeszcze raz zobaczmy, jak to było, co żeśmy tutaj zrobili. No mieliśmy te dwa wektory A i B. Ja je tu przerysowałem. I teraz najpierw z wektora B stworzyliśmy wektor minus B, a potem do A dodaliśmy wektor minus B, zgodnie z tym, co tu jest napisane. Czyli do pyska wektora A dodaliśmy ogonek wektora minus B, tak, dodawanie najemnika, tak? No i powstał wektor A minus B. No i to w ten sposób waszym zadaniem będzie wykonać działania na wektorach w pracy domowej, właśnie korzystając z tego narzędzia. Przy czym można będzie oczywiście po prostu narysować w zeszycie też te wektory, tak jak one wyglądają. Dziękuję bardzo.